Drużyna LKS Jawiszowice wystąpi w następującym składzie. Numer 1 Smok Krzysztof, 3 Radomski Łukasz, 4 Płonka Michał, 5 Waliczek Daniel, 7 Hałat Dawid, 8 Zieliński Dawid, 9 Korczyk Adrian, 10 Herman Marcin, kapitan drużyny, 17 Pitry Przemysław, 19 Frączek Sebastian, 30 Wysogląd Patryk. W rezerwie pozostają numer 11 Wawak Jan, 15 Gąsiorek Bartosz, 16 Michalski Mateusz, 18 Płonka Eryk. Trenerem drużyny z Jawiszowic jest pan Płonka Jarosław, kierownikiem drużyny Wrona Janusz. Drużyna Wiślanki Grabie wystąpi w następującym składzie. 23 Kobyłka Damian, 3 Gruszkowski Dawid, 6 Serafin Dawid, 9 Drawik Tomasz, 10 Nowak Łukasz, kapitan drużyny, 11 Steinhoff Patryk, 15 Kubic Kamil, 16 Waś Konrad, 17 Bieniasz Mariusz, 19 Jaworski Marcin, 87 Żakieta Dawid. W rezerwie pozostają numer 1 Żmudzki Miłosz, 4 Kukla Adrian, 5 Łomnicki Maciej, 8 Leśniak Konrad, 20 Lipowiecki Karol, 21 Czech Filip. Trenerem drużyny Wiślanki Grabie jest pan Robert Czopek, kierownikiem drużyny Krzysztof Zięba, prezesem klubu Rafał Kmak. Minuta spotkania, bramka dla drużyny LKS Jawiszowice. Strzelcem bramki grający z numerem 9 Korczyk Adrian. Stan meczu 0-1. Por todo el mundo, ¿sabes?
23. minuta spotkania. Bramka dla drużyny Wisianki Grabie. Strzelcem bramki grający z numerem 10 Nowak Łukasz. Stan meczu 1-1. W drużynie RKS Jawiszowice wojsko opuścił grający z numerem 8 Zieliński Dawid, a do gry wszedł grający z numerem 16 Michalski Mateusz. No!
52. minuta spotkania. Bramka dla drużyny Wiślanki Grabie. Strzelcem bramki grający z numerem 9 Drabik Tomasz. Stan meczu 2-1. Czwarta minuta spotkania, wyrównująca bramka z rzutu karnego dla drużyny RKS Jawiszowice. Strzelcem bramki grający z numerem 3 Radomski Łukasz. Sześćdziesiąta siódma minuta spotkania, bramka dla drużyny Wiślanki Grabie, strzelcem bramki grający z numerem 8 Leśniak Konrad. Stan meczu 3-2.
godzinę 15 na mecz z Wieczystą Kraków. Osiemdziesiąta siódma minuta spotkania, bramka dla drużyny Jawiszowic, strzelcem bramki grający z numerem 7, Hałat Dawid. Stan meczu 3-3. Zakończyło się dzisiejsze spotkanie wynikiem